Witam. Mam się przyjemność zaprezentować Wam najnowszego Bossa, multiprocesor, następcę GT10. Jest to GT100. Jest to bardzo unowocześniona wersja poprzedniego multiefektu z wieloma nowymi rozwiązaniami, z wieloma nowymi brzmieniami, które Wam teraz powoli postaram się zaprezentować. Jeżeli chodzi o zaprogramowane już presety w tym urządzeniu, mamy ich do dyspozycji 200. Mamy 50 kanałów, a na każdym kanale 4 różne brzmienia. Dodatkowo mamy możliwość zapisania 200 własnych presetów, czyli tak jak mówiłem wcześniej, 50 kanałów, na każdym z 50 kanałów 4 różne brzmienia. Wszystko kontrolowane jest tymi kilkoma przyciskami. Tu zmieniamy sobie banki do góry, do dołu. Tymi czterema przyciskami kontrolujemy dany program w danym banku. Ten czerwony przycisk odpowiada nam za wbudowanego loopera, na którym możemy sobie nagrać około 30 sekund własnego grania, żeby móc sobie zapętlić, pograć z samym sobą. Tym przyciskiem natomiast możemy na przykład sterować częstotliwość efektów takich jak delay czy innych powtarzających się chorusów. Dodatkowymi opcjami, które możemy uruchomić za pomocą tych przycisków, po włączeniu tych dwóch, jedyneczki i dwójeczki, możemy sobie uruchomić tuner i metronom, które pojawiają też się na tych wyświetlaczach LCD. A za pomocą tych dwóch, jeżeli wciśniemy je razem, możemy uruchomić indywidualny manual mode, gdzie sami jesteśmy w stanie tworzyć brzmienia z dostępnych możliwości w tym multi-efekcie. Dodatkowo, jak widzicie, mamy tutaj 8 gałeczek, które są bardzo fajnym rozwiązaniem i sporą innowacją, jeżeli chodzi o multi-efekty. Ponieważ zwykle, jeżeli chcieliśmy w jakimś efekcie zmienić brzmienie wzmacniacza, powiedzmy, albo zastosować efekt, musieliśmy wchodzić głęboko w szereg różnych konfiguracji i klikać kilkanaście razy jednym przyciskiem, żeby móc coś zmienić. A Boss rozwiązał to bardzo inteligentnie i za pomocą tych kilku gałeczek mamy dostęp do podstawowych ekwalizacji czy podstawowych ustawień danego efektu. I możemy zrobić to w czasie rzeczywistym, w czasie modelowania brzmienia, czy nawet w czasie koncertu. Jeżeli okaże się, że ustawiony nas wzmacniacz ma za dużo basu, możemy sobie indywidualnie w tym czasie ściągnąć ten bas bez potrzeby wchodzenia właśnie w głębsze ustawienia. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które uważam, że sprawdzi się nie tylko na scenie, ale również w studiu i sprawi, że to urządzenie jest na pewno bardziej przyjazne dla użytkownika. Natomiast te 6 przycisków, które tu widzicie, odpowiadają za nadpisywanie własnych brzmień oraz edycję tego, co sami stworzymy i zapisanie je na poszczególnych przyciskach. Ta magiczna gałeczka reguluje nam sygnał wyjściowy, czyli nie tylko na wzmacniaczu możemy regulować ilość czy głośność sygnału, ale również na tym urządzeniu. I oczywiście pedał ekspresji, który w przypadku tego urządzenia jest bardzo funkcjonalny, ponieważ w większości przypadków multi-efektów pod pedałem możemy sobie podpisać jeden efekt. Czy jest to pedał głośności, czy jest to na przykład kaczka. W przypadku Bossa GT100 pod tym jednym pedałem możemy mieć kilka różnych możliwości, czyli na przykład połączenie kaczki z pedałem głośności. Daje to bardzo ciekawy efekt, jeżeli ktoś czuje się, że poszukuje nowego brzmienia i chce pokombinować z fajnymi wariacjami, to jest to super rozwiązanie, które na pewno przyda się w nowoczesnej muzyce. Jeżeli chodzi o możliwości i to, co ten multi-efekt ma w sobie, to jest to zestaw 44 efektów, głównie przestrzennych, takich jak delaye, phasery, chorusy, ale też kilka kosmicznych nowych efektów, które będziecie mogli sobie posłuchać w naszych próbkach. Ciekawym jest, że na pokładzie tego multi-efektu, zgodnie z modą na rynku, Boss stara się modelować wzmacniacze, legendarne wzmacniacze. I tak dla fanów Marshalli, Mesa Boogie, Fenderów czy innych Orange'ów można znaleźć sobie brzmienie, oczywiście nie podpisane nazwą danego wzmacniacza, ale zbliżoną orientacyjnie możemy poznać, że jest to na przykład brzmienie Marshalla po nazwie Plexi.
Urządzenie to bardzo fajnie sobie radzi z modelowaniem tych wzmacniaczy i zależnie od tego, do czego się podepniemy, czy będzie to mały wzmacniacz w domu, czy będzie to duża kolumna odsłuchowa, czy bezpośrednio na przykład do interfejsu komputerowego, usłyszymy różnicę w brzmieniu, ale przy odpowiednim ustawieniu i przy odpowiedniej konfiguracji wydaje mi się, że można uzyskać to lekkie ciepło lampy. Chociaż oczywiście uzyskane drogą cyfrową, ale daje radę. Jak widzicie na panelu tylnym, posiadamy szereg różnych wejść, które sprawiają, że ten multidiafrag jest użyteczny w wielu sytuacjach, jak wcześniej wspomniałem, czy to studio, czy ćwiczenie w domu, czy scena. Co ciekawe i co należy zauważyć, jak w większości takich urządzeń mamy wyjście stereo na lewy i prawy kanał, ale w przypadku tego multi-efektu, co jest ciekawe i co jest używane przez muzyków na świecie, często na przykład dla uzyskania ciekawszego brzmienia, głębszego brzmienia, muzycy sobie podpinają dwa wzmacniacze. Jeden na lewym kanale, drugi na prawym kanale. Czasami są tam różne efekty podpięte. I Boss wprowadził to właśnie do swojego urządzenia. Możemy sobie osobno podpisać pod lewy kanał inny wzmacniacz z inną konfiguracją efektów oraz inny pod prawy, co sprawia, że nasze brzmienia mogą stać się bogatsze, ciekawsze i tym bardziej niepowtarzalne. Dalej mamy pętlę efektów. Wejście komputerowe, dzięki któremu możemy wgrywać sobie update'y oraz nowe brzmienia ze strony producenta. Wejście, wyjście MIDI, przycisk power oraz wejście na zasilacz. Uważam, że Boss wykonał dość spory skok, jeżeli chodzi o w stosunku do swojego poprzedniego efektu, czyli dziesiątki. Jest to multi-efekt, który posiada dużo nowoczesnych rozwiązań, które na pewno przydadzą się dzisiejszym muzykom. I wydaje mi się, że dzięki swojej łatwej obsłudze oraz dużym możliwościom uważam, że efekt ten nada się do domowego nagrywania, do ćwiczenia w domu, ale również jest to bardzo funkcjonalne urządzenie na scenę, ponieważ jak powiedziałem, jest bardzo łatwe w obsłudze. Można dostosować je do warunków sceny, do naszych potrzeb. A brzmienia w nim zawarte na pewno dadzą radę na większości.